Dobrze, już. Bartek, można powiedzieć, że uratowałeś honor Polaków. Ciężko się wychodzi po takiej serii przegranych Polaków? Szczerze mówiąc, wychodząc do swojej walki, nie myślę o walkach poprzednich, tak? To jest, każda walka to jest inna historia. Starałem się specjalnie nie patrzeć, nie oglądać walk kolegów. Wiem, że tam poprzegrywali niestety, ale no, mówię, no, idąc do swojej walki, nie myślę o tym. A jak oceniasz swoją walkę? Nie wiem, teraz na gorąco ciężko mi ocenić. Cieszę się, że wygrałem. Zrobiłem to, co miałem zrobić. Szkoda, że nie udało się skończyć walki przed czasem, że zostawiłem ją do decyzji sędziom, ale cieszę się z wygranej. Walki nie udało się skończyć przed czasem, ale chyba nie miałeś poczucia w jej trakcie, że no, chociaż przez minutę nie masz kontroli. Nie no, wydaje mi się, że od samego początku do samego końca kontrolowałem przebieg walki. Czy obalenia to była droga do zwycięstwa? Czy to był game plan na tę walkę? Wiedziałem, że przeciwnik będzie dążył do tego, żeby sklejać, żeby być blisko, więc plan był taki, że jeśli będzie kleił, to tak odwracać walkę, żebym albo to ja był od środka pola, albo żebym to ja był z góry. Bartek, bardzo cię wspierała publiczność tutaj. Czułeś to? To był jakiś dodatkowy kop w pewnej chwili, czy byłeś totalnie wyłączony? Znaczy, nie no, było słychać zarówno jak wychodziłem, jak i w czasie walki, że było głośno. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy tutaj przybyli i wspierali mnie w czasie walki. Naprawdę bardzo fajny. Pierwszy raz chyba czułem tak mocno doping kibiców. A było coś, czym cię zaskoczył rywal w ogóle? Tak, że próbował w tym samym momencie zrobić tą samą akcję, co ja. Uderzyć łokciem, ale zaskoczył mnie tak, że wylądował na plecach, więc... A powiedz, jaki plan po tej walce, po tym pojedynku? Zwyciężyłeś na UFC? No, wielka rzecz. No jaki plan, to się jeszcze okaże. Na razie jestem bardzo zadowolony, że udało się wygrać tą walkę. No i mam nadzieję, że jest to początek mojej przygody z UFC, która będzie trwała. A wracając do początku wywiadu, no Polacy przegrywają na tej imprezie, dużo porażek. Pewnie też dla niektórych kibiców niespodziewanych. Ciebie która najbardziej zaskoczyła? Tak jak mówię, nie oglądałem tych walk, więc ciężko mi się w tej chwili odnieść. Mamy w szatni telewizor, było widać te wszystkie walki, ale ja specjalnie odwracałem się tak, żeby tego nie oglądać, żeby nie zaprzątać sobie tym głowy, bo chciałem się skoncentrować na mojej walce, więc ciężko naprawdę mi się w tej chwili odnieść do przebiegu tych walk. Ale to dla ciebie taka większa nobilitacja była, czy raczej odwrotnie? Tak jak mówię, no nie, kompletnie jakby się wyłączyłem, starałem się o tym nie myśleć. Żałuję oczywiście, że, bo to akurat ci wszyscy Polacy, którzy bili się dzisiaj na tej gali, to są moi znajomi, osoby, które dosyć dobrze znam, które lubię, więc żałuję oczywiście, że przegrali, ale tak jak mówię, no mam taką cechę, że potrafię się wyłączyć, skoncentrować przed walką tylko na sobie i mówię, nawet nie wiem, że przegrali, ale nawet nie wiem, czy to były decyzje, czy to były przegrane przed czasem. Nie umiem nic powiedzieć na temat tych walk. Plan. Zacząłeś się rozkręcać z łokciami dopiero w drugiej rundzie. Przeciwnik. No pracowałem tak jak przeciwnik pozwolił. No tutaj na początku walki miał jeszcze sporo siły, dobrze wstawał, wydaje mi się. Też tutaj było założenie, że jeśli będzie wstawał, żeby dać mu wstać i wywracać ponownie, żeby nie siłować się z nim za wszelką cenę, nie próbować go utrzymać w parterze. I myślę, że to dało efekt, bo tak jak było widać w drugiej rundzie, już nie był taki skoczny. Jedyny zwycięzca tego wieczoru wśród polskich zawodników, póki co przynajmniej. Także Anatoliwie trochę uratowałeś przez naturalny tego wieczoru, bo wiesz, jak po galach często mężczyźni reagują, jak po meczach i tak dalej. Radośnie. No tego nie było, ale za sprawą wreszcie. Nie wiem, jak mężczyźni reagują, bo nie mam takiego doświadczenia. Bardzo dobrze. Nie no, nie. Nie no, nie wiem, no cieszę się, że udało mi się wygrać, tak jak powiedziałem. You weren't the original opponent for McClellan, you know, you stepped in to replace Krzysztof Ciotku. How good does it feel to be able to show that you actually do belong here, despite not getting the original call? Zastąpiłeś Krzysztofa Jotko i jak właśnie czujesz się z tym faktem i czy czujesz się, że pasujesz po prostu do gali UFC? No myślę, że wygrywając tę walkę pokazałem, że pasuje. Krzysiek siedział w drugim rzędzie i wspierał mnie w tej walce. Też z Krzyśkiem się znamy od jakiegoś czasu.
tak jak mówię, no, ciężko mi się cieszyć, że doznał kontuzji, tak? No, bo, ale było to jakieś tam szczęście w nieszczęściu, że mogłem się znaleźć na tej karcie dzięki temu, że on doznał kontuzji, ale tak jak powiedziałem, znamy się, lubimy się i Krzysiek tutaj na tej gali był i wspierał mnie i widziałem, że też cieszył się z mojej wygranej. Bartek, powrót do półśredniej po tej walce? Zobaczymy, to nie tylko ode mnie zależy. So he said basically that it was a bad luck for Krzysztof, good luck for him. However, Krzysztof was sitting very close to the cage, he was supporting him, he knows Krzysztof very well. He's not happy with Krzysztof didn't get this fight. However, winning this with such a win like that, he proved that he belongs here. Wróćmy do tego pytania o kategorię wagową. Średnia czy półśrednia? Tak jak mówiłem przed walką, to nie tylko ode mnie zależy. Udało się tą walkę teraz wygrać. Zobaczymy też, jakie tam będą dalej decyzje, że tak powiem, odgórne.